Rozmowa niezależna, Jacek Sobola, witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Kaczmarek. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. O tym incydencie z jajkiem chciałem porozmawiać chwilę. Mianowicie, ponieważ Kancelaria Prezydenta, Gazeta Wyborcza twierdzą, że nic się nie stało, bagatelizują ten cały incydent. Czy mają rację, czy słusznie? Na początku naszej rozmowy wydaje mi się, że należy zacytować słowa samego Komorowskiego w stosunku do niego. Jaki prezydent, taki zamach. Natomiast poważnie oceniając tą sytuację i zdarzenie, do jakiego doszło na Ukrainie, to ogromne niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Dlaczego? Dlatego, że nigdy nie powinno dojść do takiego bliskiego kontaktu pomiędzy zamachowcem, tak go nazwijmy w cudzysłowie, osobą, która rozbiła na ramieniu prezydenta jajko. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy w zamian jajka w ręku trzymałby nóż lub inne podobne niebezpieczne narzędzie. No przecież mógł tym nożem zaatakować prezydenta, wbić go w szyję i tym samym uszkodzić tętnicę. Dziś byśmy komentowali tragedię, do jakiej doszło na Ukrainie. Ale nie chciałbym tutaj bardzo mocno krytykować samych funkcjonariuszy, którzy brali udział w tym zabezpieczeniu. Dlaczego? Dlatego, że ryba psuje się od głowy i to rozluźnienie, do jakiego dochodzi w Biurze Ochrony Rządu, jest efektem postawy kierownictwa tego biura. Zaczynając od samego początku, od samego Janickiego, który stał na czele Biura Ochrony Rządu. Przepraszam, czyli nie można tak powiedzieć, że nie roztargnienie jednego oficera, tego w czerwonym krawacie, ponieważ na naszej stronie jest zawieszony ten film, to każdy z Państwa może sobie go zlokalizować, spowodowało właśnie ten drobny incydent i tak dalej, i to w sumie nie ma większego znaczenia, no bo przecież to tylko jajko, nic się nie stało. No tak to jest przedstawione. No, ale oczywiście, że nie, bo... Ale panie, czy w ogóle można zdjąć winę z tych funkcjonariuszy, czy nie? Nie, nie można. Wolałbym dziś komentować taką sytuację, kiedy mówilibyśmy o brutalności Biura Ochrony Rządu, o ekspresowej reakcji. Natomiast nie chciałbym nigdy komentować sytuacji. Panie pośle, to też jest tak przedstawione. Proszę zwrócić uwagę, że przecież nam się opowiada o tym incydencie w taki sposób, zwracając uwagę na to, jak brutalnie został potraktowany ten napastnik. Tylko ja mam takie wrażenie, ja się na tym nie znam tak dobrze jak pan, ja mam takie wrażenie, że to jest odwracanie kota ogonem, bo oni nam wmawiają, że on został brutalnie potraktowany, że wykręcono mu ręce i tak dalej, ale reakcja powinna być przed, a nie po. Ma pan redaktor rację, dlatego że ten efekt związany z zatrzymaniem miał miejsce po tym, jak do tego ataku doszło. Ja rozumiem, że dziś prezydent Komorowski chętnie chce rozmawiać z ludźmi, wychodzi do nich frontem, chce się witać, podawać dłoń. Tylko, że... On się zawsze dobrze filmuje, dobrze fotografuje, dobrze sprzedaje PR-owsko, pokazuje tak, się... Tak, PR-owsko jest to świetny wybieg. Ludzi i tak dalej. Tak, to prawda. Natomiast reakcja, pomimo chęci samego prezydenta, tego PR-owskiego, pięknego wizerunku, to ochrona funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu powinni być bardzo mocno skoncentrowani na wykonywaniu swojej służby. Czy ja to dobrze czytam, że to jest tak, że jak jeden ochroniarz stoi z lewej strony, drugi z prawej strony prezydenta, to oni obserwują krzyżowo, tak? Rzeczywiście, można tu mówić o pewnych krągach, krągach zabezpieczenia. Taką osobę, z którą prezydent ma bezpośredni kontakt. Analizując materiał filmowy, żaden z tych funkcjonariuszy nie był skoncentrowany na napastniku. W momencie, kiedy się podaje dłoń do przywitania, ruch jest jakby jasny i czytelny. Ten napastnik zaatakował od góry, rozbijając... Tak, tutaj podał dłoń, tak. A lewą ręką... A drugi ten ruch był ewidentnie atakującym i rozbił, to jajko. I już do tego ruchu nie powinno dojść. Do tego ruchu... To jajko mogło być wypełnione, nie wiem, czymkolwiek. Ale dziś w sklepach z militariami każdy może zakupić nóż, którym posługują się służby specjalne w swojej pracy. Te noże są niewielkich rozmiarów. Naprawdę taki nóż można ukryć w dłoni. Nie chciałbym tu tworzyć teorii, czy mogłaby to być substancja żrąca, czy mógł mieć w ręce nawet niewielki, mały pistolet, czy granat. To moglibyśmy jakieś tezy rzeczywiście na potrzeby komentowania tej sytuacji tutaj tworzyć. Ale bardzo prosta, prozaiczna sytuacja. Nóż, mały nóż trzymany w ręku. Mógł
mógł zrobić prezydentowi państwa polskiego po prostu krzywdę. I rzeczywiście reakcja funkcjonariuszy tutaj powinna być natychmiastowa, stanowcza i do tego ruchu, do tego zamachu, do zamachnięcia się w ogóle nie powinno... W ogóle do tego gestu już w momencie, kiedy on się zbierał do wykonania tego gestu, już nie powinien... Nie powinno dojść. Nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy właśnie komentatorzy sceny politycznej mówią, że za całą winę odpowiadają służby ukraińskie, które powinny to przygotować. Zaraz o to zapytam, przepraszam bardzo, ale chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mianowicie, jak był ten incydent związany z czeskim prezydentem, z tym dżentelmenem, który wycelował w czeskiego prezydenta pistolecik chyba na wodę, no jakąś tam atrapę, tak? No to w Polsce się pojawiły takie komentarze właśnie prześmiewcze. Naigrywaliśmy się z tej służby czeskiej, jak to ona źle chroni prezydenta. Tutaj mamy sytuację podobną w pewnym sensie. Można powiedzieć, sensie, że analogiczną, tak. Nic poważnego się nie stało, to tylko jajka. To tylko jajko i też się to przedstawia w taki sposób, że państwo zdało egzamin. Jeżeli państwo w ten sposób zdaje egzamin, to myślę, że ci, którzy stoją na czele tego państwa, powinni zniknąć ze sceny politycznej. Ale rzeczywiście, mówiąc całkiem poważnie i całkiem serio, do tego zamachnięcia ręką dojść nie powinno. Tutaj powinna być reakcja ze strony Biura Ochrony Rządu, ze strony tych funkcjonariuszy, którzy byli najbliżej prezydenta, że to momentalnie nie powinno. Tak. Nie powinno tak odbyć, tak wydarzyć. Ale czy przy okazji, bo nam się też wmawia różne inne rzeczy, czy przy okazji na przykład prawdą jest to, że za bezpieczeństwo prezydenta w tamtym momencie odpowiadała ukraińska milicja, a nie BOR. Ależ oczywiście to nieprawda i nie mogę zgodzić się z tego typu komentarzami, ponieważ za bezpieczeństwo prezydenta na każdym jego etapie odpowiadają przedstawiciele Biura Ochrony Rządu. Rzeczywiście dziś można trywializować i mówić, że nic się nie stało, do niczego nie doszło, to tylko jajko. Ale jeżeli rzeczywiście doszłoby do tragedii, jak dzisiaj ci, którzy to trywializują, wypowiadaliby się, komentując tragedię? Czy to jest tak, że zgodnie z prawem, zgodnie z ustawą i tak dalej, wszystkimi regulaminami piechoty, wojska i tak dalej, za bezpieczeństwo prezydenta zawsze i wszędzie odpowiada BOR? Ależ oczywiście, że tak. Pewnego rodzaju współpraca pomiędzy odpowiednikami Biura Ochrony Rządu, czy to na Ukrainie, w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu, w Niemczech, ta współpraca musi przebiegać i te służby muszą się nawzajem koordynować i informować o różnego rodzaju zagrożeniach. Ale w sytuacji bezpośredniego zagrożenia, tak jak miało to miejsce na Ukrainie, oczywiście odpowiada tylko i wyłącznie Biuro Ochrony Rządu. Przecież przy prezydencie nie stali funkcjonariusze ukraińscy, tylko funkcjonariusze polscy. Czyli to nie milicja ukraińska miała zabezpieczać Komorowskiego po tym, jak on wyszedł z katedry, tylko właśnie funkcjonariusze BOR-u. Ja tak dopytuję o to, bo w tym, co pan powiedział na początku, ja odniosłem takie wrażenie, że się odzywa jakaś taka solidarność funkcjonariusza, byłego funkcjonariusza z obecnymi funkcjonariuszami. Bo pan powiedział, że pan tych obecnych funkcjonariuszy nie chce atakować, bo ryba się psuje od głowy. Tak, tylko dlaczego tak mówię? To rozluźnienie, brak profesjonalizmu, odpowiedniego przeszkolenia do tak ekstremalnych, kryzysowych sytuacji wynika z tego, że bez względu na to, o jakiej służbie mówimy. Dziś mówimy o Biurze Ochrony Rządu. To przecież szef Biura Ochrony Rządu, który stoi na czele tej jednostki, swoją postawą, zachowaniem daje przykład, w jaki sposób ci funkcjonariusze mają służyć. Jeżeli chodzi do pewnego rodzaju rozmiękczenia, rozluźnienia, dyscypliny i profesjonalnego wykonywania zadań, to mamy do czynienia z takimi sytuacjami. Nie można powiedzieć o takim chwilowym roztargnieniu, że to błąd techniczny. Ale już od dawna wiemy, chociażby za czasów pana Janickiego, że w Biurze Ochrony Rządu nie dzieje się dobrze. Dziś mamy do czynienia z innym szefem, który stoi na czele tej formacji i tutaj wymagamy, my jako przedstawiciele Sejmu, wymagamy profesjonalizmu od funkcjonariuszy, którzy na co dzień wykonują te zadania. No to co się teraz powinno stać? Jakie powinny być konsekwencje tego zdarzenia? Znaczy, ironizując, przypuszczam, że szef BOR-u dostąpi kolejnych szlifów oficerskich. Zostanie awansowany, ale mówiąc całkiem serio, no jeżeli posiada chociaż gram honoru oficerskiego, parafrazując, wielokrotnie mówiłem to Janickiemu, powinien podać się do dymisji. Dziś ci funkcjonariusze potrzebują osoby, która będzie stała na ich czele, osoby, która jest przygotowana do tego, aby pełnić tą funkcję i potrzebują
potrzebują osoby profesjonalnej. Rzeczywiście konsekwencje w postaci reorganizacji tego biura, reorganizacji metodyki szkolenia i reorganizacji zasad prowadzonej ochrony, jak najbardziej tak, ale to powinna zrobić osoba, która wywodzi się ze środowiska tych osób, które na co dzień, podkreślam, na co dzień narażają swoje życie, pełniąc tą zaszczytną służbę. A jak pan ocenia w tej chwili w ogóle generalnie te nasze służby, takie na przykład jak właśnie Biuro Ochrony Rządu, na jakim poziomie wyszkolenia to są ludzie? Znaczy PR-owsko w mediach wszystko tak. Jest sprzedawane, jest świetnie, jesteśmy skuteczni, jesteśmy profesjonalni, ale obserwując scenę polityczną od 2 lat, kiedy jestem posłem, w mojej ocenie służby specjalne są rozłożone na łopatki przez Donalda Tuska, przez byłego ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichockiego, dziś przez Bartłomieja Sienkiewicza. Mam wrażenie, że ci panowie nie mają kompletnie pojęcia na temat funkcjonowania służb specjalnych w tym boru i dlatego dochodzi do tego typu sytuacji. A czy to jest możliwe, żeby przy pomocy takich politycznych czystek rozłożyć Biuro Ochrony Rządu, które im ma zapewniać bezpieczeństwo? Czy to jest możliwe, żeby oni byli do tego stopnia niekompetentni? W mojej ocenie ci ludzie są, po pierwsze, tak jak pan redaktor zauważył, niekompetentni i nie posiadają podstawowej wiedzy z zakresu funkcjonowania tych służb. Ja rozumiem, że można wywierać naciski na funkcjonariuszy BOR-u, aby ta ochrona została, mówiąc kolokwialnie, lekko rozluźniona, ale ci funkcjonariusze sami powinni wiedzieć, jakie zadania na nich spoczywają i w jaki sposób powinni pracować. Podkreślę, do tego zamachnięcia się ręką nigdy nie powinno dojść. Czy Prawo i Sprawiedliwość, być może pan, podejmie jakieś kroki w związku z tym, nie wiem, administracyjne? Czy byście się domagali jakichś tłumaczeń ze strony BOR-u, ze strony służb specjalnych? Panie redaktorze, bardzo dziękuję za inspirację. Myślę, że jest to dobry moment, aby zwołać w trybie artykułu 152 posiedzenie Komisji Spraw Wewnętrznych. Czy ktoś się z tego będzie tłumaczył? Jak pan powiedział, podejrzewam, że nic się nie wydarzy, że tu żadnych dymisji nie będzie. Być może jakaś nagana, nie wiem. Znaczy z doniesień medialnych wiem, że dziś bardzo wrze w szeregach Biura Ochrony Rządu. Szef BOR-u zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji, ale rzeczywiście być może jest to dobry pomysł na to, aby zwołać Komisję Spraw Wewnętrznych, aby szef Biura Ochrony Rządu wraz z ministrem spraw wewnętrznych wyjaśnili wszystkie kwestie i kulisy związane z zabezpieczeniem wizyty prezydenta na Ukrainie. Ale myślę, że sama wizyta prezydenta Komorowskiego połączona z uchwałą, jaką podjął polski parlament i nieuwzględnieniu faktu, że zdarzenia na Wołyniu to ludobójstwo. W tej uchwale mamy 2 słowa, znamiona ludobójstwa. Nie starajmy się zakłamywać historii. Do tego ludobójstwa doszło i taka miękka polityka Bronisława Komorowskiego jest też efektem, efekt jest reakcja tego młodego człowieka. Pan jest posłem ze Świętokrzyskiego, z Kielc, tak? Pan się spotyka z ludźmi tam na miejscu. Co oni mówią w ogóle na przykład o tym, co teraz pan powiedział, o tym zabiegu słownym, że my nie nazwiemy ludobójstwa ludobójstwem, tylko czystką etniczną o znamionach ludobójstwa. Czy ludzi to jakkolwiek jeszcze obchodzi? To jest ogromne oburzenie. Ogromne oburzenie. Kilka tygodni temu miałem ten honor i zaszczyt uczestniczyć w uroczystościach na Wykusie. Ogromna grupa środowisk związanych z żołnierzami Armii Krajowej, polskie drużyny strzeleckie. Wczoraj miałem okazję rozmawiać telefonicznie z przedstawicielami polskich drużyn strzeleckich. To nieprawda, że to tylko medialny temat, jak nam się wmawia, i że zwykłych ludzi to w ogóle nie interesuje i im jest wszystko jedno, jak to zostanie nazwane. Ależ oczywiście jest ogromna ilość środowisk, ugrupowań społecznych, takich oddolnych inicjatyw, które na co dzień kultywują pamięć o naszych bohaterach, kultywują pamięć o ofiarach ludobójstwa, chociażby w Wołyniu, i to budzi ich ogromne oburzenie i sprzeciw do tak miękkiej polityki, do tak miękkiej postawy,
postawy przedstawicieli rządu. Historie, te dramatyczne wydarzenia trzeba nazywać po imieniu. Tam doszło do ludobójstwa i taki zapis powinien w tej uchwale się znaleźć. No dobrze, panie pośle, sytuację polityczną mamy taką, że mamy ministra finansów, który będzie pobierał emeryturę w Anglii, nie w Polsce. Mamy ministra spraw zagranicznych, o którym delikatnie mówiąc można powiedzieć z ręką na sercu, że najmądrzejszy to on nie jest. Mamy prezydenta, z którym się należy łączyć w bólu i nadziei. W bólu, jeżeli chodzi o pierwszą kadencję, a w nadziei, że nie będzie drugiej. O premierze tym się nawet mówić nie chce. I mamy wiele sektorów, nie wiem, w gospodarce, w polityce. No, mamy ministra Nowaka słynnego z jego zegarków i suszy. Dajmy spokój. I mamy wiele sektorów w gospodarce, w polityce i tak dalej, ale również między innymi i BOR. Rozłożone na łopatki. Niedziałające kompletnie. Czy jak Prawo i Sprawiedliwość przejmie władzę, to czy wy będziecie w stanie to wszystko naprawić? Jak pan sobie na przykład wyobraża naprawienie służb specjalnych? Tutaj pytam konkretnie o Biuro Ochrony Rządu. Czy tam w ogóle ktokolwiek się uchowa? Ktoś się będzie nadawał do pracy? Ależ oczywiście w Biurze Ochrony Rządu pracują funkcjonariusze, którzy są profesjonalistami. Należy im tylko dać pole do tego, aby tą swoją pracę w sposób profesjonalny mogli wykonywać. Po pierwsze, idąc od samego początku, ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym dla służb mundurowych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia bieżącego roku. Ta ustawa trafi do kosza. Ale zaraz, jak oni by byli takimi profesjonalistami, no to przecież by do tego incydentu tak, nie doszło. Ależ oczywiście, tylko to co podkreśliłem na samym początku. Ryba psuje się od głowy. Przede wszystkim mobilizacja w kwestii koncentracji nad wykonywanymi zadaniami. Szkolenia. Pogłębianie tych szkoleń poprzez pamięć mięśniową. Każdy z tych funkcjonariuszy dobrze wie, że to jest clue i istota wykonywanych na co dzień zadań. Ale by móc tych ludzi mobilizować, trzeba też ich w sposób szczególny doceniać. Kiedy ja czytam zapisy ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym dla służb mundurowych, kiedy do jednego worka wrzuca się żołnierza jednostki GROM czy funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu, pirotechnika, który na co dzień naraża swoje życie rozbrajając różnego rodzaju bomby z funkcjonariuszem. Z krawężnikiem. Albo z funkcjonariuszem, który pracuje w wydziale kadr czy logistyki i 8 godzin spędza przy biurku, nie narażając w żaden sposób swojego życia. To trzeba rozgraniczyć. I tego typu dyskusje prowadzę wielokrotnie z przedstawicielami różnego rodzaju służb mundurowych. Ale również przede wszystkim odpowiednia kadra kierownicza. Chociaż... Ale co wynika z tych dyskusji? Co oni mówią? Są oburzeni i są rozgoryczeni do tak złej sytuacji, do tak złej kondycji w Biurze Ochrony Rządu, w Policji, w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Od początku lat 90. jeszcze nigdy nie doszło. Bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Gościem państwa był dzisiaj poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Kaczmarek. Bardzo dziękuję.